Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część piąta. Prahistoria północno-wschodniej Afryki. No ale poza tym, po długim współpracy, zresztą do końca, ale przerywanej, ja brałem też udział w badaniach innych obiektów w prahistorii Egiptu. No, na przykład kopaliśmy predynastyczne stanowiska, czyli tuż przed założeniem starożytnego Egiptu w Minshat Abu Omar, to jest we wschodniej delcie. To były badania niemieckie i Lechu Krzyżaniak był tam pierwszy po Bogu organizatorem. On mnie tam zaprosił do krzemieni, bo my, paleoliciarze, czyli krzemieniarze, mamy jedną cechę, która pozwala nam na prowadzenie badań w najróżniejszych miejscach i w najróżniejszych terenach. Dlatego, że krzemienie były wszędzie stosowane jako materiał do wyrobu narzędzi i badanie tych stanowisk, ich metody są wszędzie te same. Także my możemy z łatwością wprowadzić się w każdy obiekt, byleby był z okresu, kiedy bazowano na krzemieniach. No więc ponieważ tam było też dużo krzemieni, więc brałem udział w tych badaniach w tym Minshat Abu Omar. Tam było bardzo też ładne cmentarzysko, gdzie były też liczne dary w tym krzemienie. Potem znowu dla odmiany, razem też z Lechem Krzyżaniakiem, namówiliśmy Roberta Łękiego, wówczas dyrektora American Research Center w Kairze, archeologa, żeby sobie zobaczyć, co by się tu dało interesującego z młodszych epok. I odkryliśmy razem z nim, znaczy on było znane, aleśmy zlokalizowali je, stanowisko, które się nazywało Komel His, dla odmiany w zachodniej delcie. I tam trzy sezony też pracowaliśmy razem z nim. To było dla odmiany coś innego, bo to był okres Starego Państwa. To już nie była prahistoria. Ale jeszcze w tym Starym Państwie strasznie dużo używano krzemieni. Metale były prawie nieznane, szczególnie na prowincji. Także i tam miałem co robić. I to mi zresztą pomogło, dlatego że ja się zapoznałem tam z krzemieniarstwem Starego Państwa w Egipcie. A potem znowu, dla odmiany, zostałem zaproszony do opracowania materiałów również ze Starego Państwa w dolinie, w oazie Dachla. W oazie Dachla działał, jeszcze działa taki, nazwijmy to, instytut, który się nazywa Dachla Oasis Project. Prowadzony był przez Tony'ego Millsa, archeologa Anglika z pochodzenia, który był w Kanadzie działał, i on zorganizował tam taki właśnie ośrodek, który nie tylko archeologią się zajmował. Tam przyjeżdżali i badali też etnografowie, lingwiści, specjaliści od badań wierzeń, archeozoolodzy, no, czy zoolodzy w ogóle. Bardzo ciekawe towarzystwo. On zresztą zorganizował bardzo piękny taki rest house, zbudowany z cegły glinianej na wzór egipskich, i bardzo słusznie. W tym rest house było kilkanaście pokoi. Każdy pracownik miał swój pokój tam z łóżkiem, z stołem i tak dalej. Kuchnia, salon, że tak powiem, sitting room, magazyny. No, świetnie to działało. No i Tony kopał też stanowisko, nazywało się Ain el-Gezerin. To była duża osada, ale wiejska,
gdzie też było masę krzemienic, mnóstwo. No i zwrócono się do mnie, żebym je opracował, co też z radością, 10 lat tam siedziałem. Też w tym, Komenhism. No i jeszcze potem, w oazie Dachla Lech Ukrzyżaniak w 1984 roku też porozumiał się jakoś z Tonim Mielsem. Doszli do wniosku, że tam jest sztuka naskalna, bardzo bogata. Tą sztukę naskalną przed wojną odkrył niemiecki badacz niejaki Winkler, opublikował trochę tego, no i oni się tam zaczęli rozglądać, okazało się, że tego jest mnóstwo wszędzie. I Lechu zaczął tam prowadzić badania. Najpierw ze swoją żoną, Karlą Kreuper, to była Niemka, którą poznał tam na swoich badaniach, też archeolożka. W Polsce robiła doktorat zresztą u profesora Myśliwca. Między innymi tego, dlatego, że ona się wychowała w Ameryce i oczywiście znała świetnie angielski, a nie tak dobrze niemiecki. I ona potem z rodziną wróciła do Niemiec, no i chciała robić doktorat. Jej powiedzieli, w Niemczech można robić albo po niemiecku, albo po łacinie. No to ponieważ poznała już Polaków i myśliwiec jest duży autorytet, więc u niego zrobiła doktorat po angielsku, bo znała lepiej angielski niż. No i oni przez kilka lat razem prowadzili badania, zebrali dużo materiałów z tego sztuki naskalnej. Niestety Lecho umarł w 2004 roku, a on już wprowadził do tych badań, bo Karla była zajęta za bardzo i działała tam z Wildungiem w swoich tam stanowiskach. I Lechu wtedy zaprosił do współpracy dwie studentki z Poznania, Ewę Kuciewicz i Elizę Jaromi, które się bardzo szybko w to wprowadziły. I z nimi przez 3 czy 4 sezony on tam to badał. No niestety umarł. To były badania prowadzone w tym wypadku z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, finansowane przez to. No i wtedy moi przyjaciele, z którymi się znałem świetnie z Egiptu, mówili, słuchaj, może ty byś objął po Lechu tą grupkę, te studentki i będziecie dalej kontynuować, bo my chcemy mieć, to jest fajne, my chcemy, żeby stacja to robiła dalej. Ja się zgodziłem. Potem dzieliłem na pół sezony zimowe. Siedziałem nad swoimi krzemieniami albo wyjeżdżałem z dziewczynami w teren na zmianę. No i to trwało do 2013 roku. No i wtedy się skończyły pieniądze również w centrum. Owszem, można granty się starać, no ja już byłem na emeryturze w końcu. Te dwie dziewczyny były naprawdę bardzo udane, bardzo przejęte, bardzo się starały, bardzo w terenie świetnie biegały, jak kozy po skałach, robiły kopie. No, jak trzeba było, nawet pamiętam, raz był taki niedostępny ryt, bardzo piękny, ale za wysoko, żeby do niego się z dołu dostać. Tośmy z Lechem wzięli Elizę za nogę na linię, głową na dół wisiała i kopiowała. Są zdjęcia z tego. One się cieszyły. Także to one były bardzo dobre i bardzo dużo materiałów zebrały. No, miały robić doktoraty z tego, ale jakoś to wszystko klapnęło, pieniądze się skończyły. Dołączył do nas pod koniec jeszcze młody chłopak z Poznańskiego Muzeum. Paweł Polkowski, bardzo przejęty też, i on się wprowadził jeszcze z nami w tą sztukę. Rozpoznał nieźle i bardzo szybko zrobił dobry doktorat ze sztuki tamtejszej. No bardzo dobrze, bo to jest jakoś jednak opracowane w tej chwili. Także i w tym miałem okazję badać w Afryce. No, bardzo interesujący był też nasz wypad na południe. Kopiąc Kadero, które jest 17 km tylko na północ od Chartumu, wymyśliliśmy, że powinno się zrobić survey
badania zwiadowcze wzdłuż Błękitnego Nilu. Nikt tam nigdy nie szukał. Mieliśmy swój samochód, to był tak zwany ruski jeep, to był rzeczywiście tak zwany gaz rosyjski, który był, służył w delcie wojskom, oddziałom rosyjskim w ramach ONZ-u pilnujących rozejmu na Synaju. No, Polacy też tam byli. Egipt dostał olbrzymi, nie wiem, chyba tysiące samochodów na różne cele, bo wtedy Egipt bardzo był tak podejmowany przez Rosjan. Rosjanie tam się kręcili, pełno ich było wtedy i socjalizm wprowadzili. Nie było co jeść, taksówki nie było, w ogóle było naprawdę, aż się zrobiło, że przez to nie było herbaty i nie było cukru. To wystarczy, żeby wysadzić w powietrze Kair i cały Egipt. I też były tam rozruchy wielkie. No w końcu się zmieniło to i wygonili Rosjan. Już ich tam nie ma. No ale masę samochodów miała służba geologiczna Egiptu. No i dano te samochody ruskie też polskiej misji ONZ-u. No i samochód mocno zniszczony, już się wojsku nie nadawał, to ci po znajomości, bo archeolodzy mieli zaprzyjaźnieni, że nie byli, dostali takiego jeepa i myśmy go dostali. No i to się nazywało ruski jeep i myśmy tym ruskim jeepem pojechali na południe. Jechaliśmy wzdłuż Nilu Błękitnego, tylko po zachodnim brzegu, znajdując różne stanowiska, aż dojechaliśmy do w pobliżu granicy z Etiopią. No i to było bardzo ciekawe, to było rzeczywiście egzotyczna była to historia, no bo południe Sudanu, jeszcze nie południe, środek wschodnia część środkowa Sudanu. Dojechaliśmy do miejscowości Sindża, no i tam nocowaliśmy u dyrektora więzienia, bardzo nas miło podejmował i powiedział, słuchajcie, wy tym jeepem to tam utkniecie, nie pojedziecie, ja wam dam Land Rovera. Dał nam Land Rovera z kierowcą, myśmy mu zostawili samochód. No i nim dotarliśmy do Rozeires, to już jest prawie przy granicy etiopskiej, i po drodze trafiliśmy na fantastyczne stanowiska, przede wszystkim ze starszego paleolitu. Udało mi się wtedy tylko właściwie wydobyć kilka krzemieni ze klifu nad Nilem, ale i kilka kości. I te kości pokazałem potem Achillesowi Gauthier, naszemu belgijskiemu specjalistowi od archeozoologii, i mówi, to są jakiegoś zwierzaka, nie pamiętam, który też już wymarł, dawno go nie ma i tak dalej. Także one były bardzo stare. No i trafiliśmy na neolityczne stanowiska nieznanej zupełnie kultury. I w następnym roku mieliśmy kontynuować to znowu. I tak się też stało, ale ja nie pojechałem, bo spodziewaliśmy się synka. No i w lutym akurat, także nie mogłem zostawić mojej żony. Na moje miejsce pojechał Stefan Kozłowski wtedy, i Chmielewski też pojechał, i z Lechem znowu tam pojechali. I Chmielewski wtedy uzbierał piękne materiały, które później opublikował. I to zresztą to jest w dalszym ciągu obiecujące stanowisko. A Lechu ze Stefanem ten neolit zaczęli robić. No i wydawało się, że będzie to można kontynuować, ale nam się udało tam pojechać tylko dlatego, że był wtedy krótki rozejm między północą a południem Sudanu, którzy się tłuką od czasu, kiedy Anglicy opuścili ten kraj. I to było 2 lata takiej przerwy. Potem znowu się zaczęły wojny, no i nie można było, już nie dostaliśmy pozwolenia wyjechania tam. Zresztą może i słusznie. No i koniec. I jakby kto chciał, mógłby tam dalej pojechać, wie pan, tam są możliwości, są wielkie. No i no, jeszcze tam Fayum kopałem też kiedyś właśnie z Fredem Wendorfem, który był ojcem Combined Prehistoric Expedition i bardzo dobrym organizatorem. To był w ogóle dzielny człowiek. On jako wolontariusz poszedł do wojska w czasie wojny ostatniej. Jako bardzo młody chłopak, miał 20 lat najwyżej, trafił do Włoch, do inwazji
bo on już koniec wojny był blisko, w tym wieku już był. I pod Anconą chyba jakieś natarcie było, on się chował przed artylerią za drzewo, za pień dużego drzewa. Ten pień rąbnął pocisk czołgowy, rozłupał ten pień i taka drzazga ogromna uderzyła, prawie odcięła mu prawą rękę. Także on potem się leczył długo, do końca miał tą rękę tak trochę, nie nauczył się pisać lewą ręką. Samochód prowadził bardzo dobrze. W ogóle był pogodny człowiek. Może z tego wojska miał talent, wie pan, do prowadzenia grupy ludzkiej. On miał autorytet, on był życzliwy, przyjazny, pogodny, ale co trzeba było robić, to trzeba było. A to jest bardzo potrzebne, bo jak się siedzi 3 miesiące, odcięty od świata, sama pustynia naokoło, nic czarta. Jedyni ludzie to byli nasi Beduini, z którymi myśmy mieli, oni nam, dla nas pracowali. Mogą powstać, a czemu ty te cholerne skarpetki wieszasz koło mojego namiotu, ja ci tego nie daruję. No i tak się dzieje. To jest problem przyszłych astronautów, którzy będą musieli lecieć w kilku w jednej rakiecie. Myśmy nigdy nie mieli, wszystko było ok, wszystko było dobrze i się działo.